Dobra, drodzy, no to co? No to w takim razie idziemy dalej. Siądźcie sobie wygodnie, otwórzcie sobie Pismo Święte najlepiej, żebyście mieli, bo my przejdziemy dzisiaj do drugiej części Księgi Wyjścia, czyli dotyczącej przymierza. Ostatnio mówiliśmy sobie o pierwszej części Księgi Wyjścia, czyli o tym, co dotyczy Eksodusu, prawda? Czyli to, co było związane z epopeją wyjścia. Mówiliśmy sobie trochę o prologu, o wstępie, o tych takich wstępnych informacjach. Później mówiliśmy trochę o powołaniu Mojżesza, o tym ciekawym opowiadaniu. Mówiliśmy o imieniu Bożym, tak, w ramach tego opisu, czy opowiadaniu o powołaniu Mojżesza. Pojawia się ten niezwykły dialog właśnie na temat Bożego imienia, tak? Pan Bóg mówi o sobie: jestem, który jestem. O, może jeszcze jedna rzecz. Prześlę wam dzisiaj artykuł, bo mam znajomego księdza, profesora, ojca, który mieszka w Jerozolimie na stałe, jest franciszkaninem, więc można powiedzieć, że studiuje, pracuje i mieszka u źródeł, bo w samej Jerozolimie. I właśnie opublikował taki tekst na temat Echie Asher Echie, jestem, który jestem. Właśnie prosił mnie nawet o recenzję tego tekstu, więc chętnie z wami się tym tekstem podzielę. Prześlę wam go po wykładzie, dobra? Także to będzie takie rozszerzenie, jakby ktoś jeszcze chciał sobie oprócz tego, co jest w skrypcie, czy to, co mówiliśmy, doczytać, poczytać o imieniu Bożym. A jak mówiliśmy, temat jest niezwykły, temat jest ciekawy i bardzo taki głęboki. No to właśnie prześlę taki świeży artykuł na ten temat. Dobrze, no więc to jest to. Mówiliśmy też sobie o plagach egipskich ostatnio właśnie, prawda? Czyli pamiętacie, te dwa wielkie aspekty, które trzeba poruszyć w opowiadaniu biblijnym, a które czasem w naszej lekturze schodzą na plan drugi, to znaczy nie do końca je w ogóle zauważamy. Pierwsze to jest to objawienie chwały Boga całemu światu. Bóg się objawia, daje się poznać, tak? Aby poznali, że ja jestem Pan. Zarówno Egipcjanie, symbolizujący pogan, jak i Izraelici, czyli takie, można powiedzieć, pierwsze publiczne objawienie Boga światu, takie, można powiedzieć, początek właśnie zupełnie innej obecności Boga w życiu świata i w życiu ludzi. Tak? To był ten pierwszy aspekt plag egipskich. A drugi aspekt, jak mówiliśmy, walka z bogami Egiptu, walka z tym panteonów bogów egipskich, czyli że plagi tak naprawdę nie są wymierzone przeciwko Egipcjanom, czy nawet przeciwko faraonowi, ale są jakby próbą pokazania nie tylko, że Bóg jest potężny, że ma władzę nad różnymi fenomenami, tak jak słońce, prawda, i inne fenomeny natury, przyrody, świata, ale że w ogóle jest jedynym Bogiem. To jest taka pośrednia, można powiedzieć, taki dowód pośredni na nieistnienie bogów pogańskich, a istnienie jedynego Boga. Bo tylko to, co Bóg zamierza, to się dzieje, a ci bogowie egipscy w tych plagach, jak powiedzieliśmy, są bezsilni, absolutnie w ogóle nieobecni. Tak? Tylko na końcu, tak jak mówiliśmy, dwa razy pojawia się ten refren, że Bóg właśnie, można powiedzieć, dokonał sądu nad bogami Egiptu. Dokonał sądu, czyli, można powiedzieć, wyroku. I ostatnia, czwarta część Eksodusu, to mówiliśmy, wspomniałem tylko o tym, to jest ta część już dotycząca samego wyjścia. O tym jeszcze nie mówiłem, to może teraz dwa słowa jeszcze. To jest ta ostatnia część, tutaj już na czacie napiszę, to są te rozdziały Księga Wyjścia od 12 do 15, czyli sama epopeja wyjścia, samo opowiadanie o przejściu przez Morze, prawda, Czerwone, czy może to w Septuagincie się pojawia dopiero nazwa Morze Czerwone, wcześniej po hebrajsku pojawia się Jam Suf, Jam Suf po hebrajsku, co oznacza dosłownie, trudno powiedzieć, Morze Trzcin, Morze Tataraku, albo na przykład Morze Krańcowe, Końcowe, bo Sof oznacza koniec, sofit końcowy. Więc nie wiemy do końca, o jaki zbiornik wody chodziło. Być może o jakiś mniejszy zbiornik, większy. Jeżeli mówimy Morze Trzcin, to może chodziło o jakieś bajoro zarośnięte trzcinami, więc nie do końca wiemy, o jaki zbiornik tu chodzi. Septuaginta, no, podniosła rangę tego zbiornika, mówiąc, że to jest Morze Czerwone. I odtąd się przyjęło, że Izraelici, uciekając z Egiptu, przeszli suchą nogą przez Morze Czerwone, nie? Ale pamiętajcie, że pierwotna wersja, oryginalna hebrajska wersja, nie jest aż tak spektakularna, bo mówi o Morzu Trzcinowym, o jakimś zbiorniku Jam. Pamiętajcie, w ogóle słowo Jam używane jest również na jeziora.
To jest pierwsza sprawa, czyli to wcale nie musiało być morze. To spokojnie mogło być jezioro, na przykład Yam HaMelach, czyli Morze Martwe. Morze Martwe jest jeziorem. Yam HaKinneret, Morze Tyberiackie jest jeziorem. Jezioro Galilejskie, Jezioro Tyberiackie. Morze Martwe też jest jeziorem. Więc jakby słowo hebrajskie Yam spokojnie może być używane na jezioro. Hebrajski nie miał w Biblii jeszcze tego terminu agam, które dosłownie oznacza jezioro. To jest termin pobiblijny. Więc po pierwsze, w tym hebrajskim mogło chodzić o mniejszy zbiornik, a po drugie, jeżeli mówimy o, faktycznie to by oznaczało Morze Trzcin, Morze Tataraku, Morze Sitowia, o, może dosłownie zbiornik Sitowia, jezioro Sitowia, no to wcale by to nie musiał być taki wielki zbiornik. I wtedy to przejście przez to morze suchą nogą wydaje się bardziej takie, można powiedzieć, przyziemne, bardziej takie racjonalne, tak? Że to nie jest tak, jak się czasem w filmach pokazuje, te wielkie fale potężne, stumetrowe po jednej, drugiej stronie Izrael. No oczywiście, to jest opis biblijny, który pokazuje ten cud na interwencję Boga, ale pamiętajcie, już tutaj widzę, że się ktoś zgłasza, ale dokończę tylko. Pamiętajcie, że opis biblijny jest późniejszy i on interpretuje to, o czym opowiadano wcześniej. Wystarczyło, że Izraelici na przykład, nie wiem, uciekli pod osłoną nocy, jakaś grupa izraelska, protoizraelska uciekła pod osłoną nocy, przedostając się przez jakiś zbiornik. Jakieś sprzyjające okoliczności się pojawiły, to jak Izrael to odczytał, te sprzyjające okoliczności? Jako interwencję Boga na ich korzyść. Że to Bóg zadziałał, że to Bóg im pomógł. I ta opowieść się rozrastała i w końcu rozrosła się do takiej rangi, jaką mamy tutaj. Mówię o tym dlatego, że trudno by było przyjąć takie wielkie rozmach przejścia przez morze i wyjścia z Egiptu. Historycznie jest to mało wiarygodne, w tym sensie, że historycy dzisiaj przyjmują to jako tekst bardziej mitologiczny, czy tekst bardziej taki wyobrażeniowy, bo żadne egipskie źródła, żadne dokumenty, żadne odkrycia archeologiczne nie poświadczają nie tylko samego wyjścia, tego faktu, nigdzie w egipskich źródłach o tym nie ma mowy, a przecież faraon podobno zginął, tak? Z księgi wyjścia dowiadujemy się, że w tym Morzu Sitowia zginęła cała armia faraona i sam faraon. Więc takie wydarzenie musiałoby się odbić w źródłach egipskich. Nie ma szans, żeby tego nie było. A tymczasem źródła egipskie kompletnie milczą. Poza tym, gdyby to była taka duża grupa ludzi, to nie ma szansy, żeby nie zostawili jakichś śladów. Milionowa czy dwumilionowa grupa ludzi przechodząca przez pustynię niewielką na pewno by zostawiła jakieś ślady po sobie. Tych śladów nie ma. Więc wydaje się, że to opowiadanie urosło w historii, w czasie. Do takiego symbolicznego opowiadania. Oczywiście ono mogło mieć pierwotny właśnie rdzeń historyczny, jakiegoś doświadczenia, jakiejś pamięci o jakimś właśnie wydarzeniu. O tym zresztą Izraelici zawsze byli, można powiedzieć, w konflikcie z Egiptem. Egipt był wrogo postrzegany. Egipt był zawsze dominatorem w Kananie. To Egipt zawsze dominował w Kananie, więc nawet Izraelici, jeżeli by uciekali z Egiptu, to gdzie by, tak naprawdę historycznie, to gdzie by mogli uciec, jeżeli Kanan był też pod dominacją Egiptu? Więc jakby to w ogóle historycznie jawi się mało wiarygodnie, tak? Bo Izraelici uciekają przed Egiptem przez Morze Czerwone. Nie wystarczyło przejść przez Morze Czerwone, żeby uciec przez Egiptem, bo władza Egiptu i faraona, garnizony egipskie były porozstawiane nie tylko po Synaju, ale były porozstawiane po całym Kananie, między innymi koło Jerozolimy stacjonował garnizon egipski, na północy koło Megiddo stacjonował garnizon egipski, nawet jeszcze nad Jeziorem Galilejskim powyżej stacjonował garnizon egipski. Te tereny były zajęte przez Egipcjan. Tereny Kananu, tereny ziemi, tak zwanej Ziemi Świętej, do której Izraelici mieli podobno uciec przed Egiptem, one były wtedy w panowaniu Egiptu. Więc jakby tutaj jakby historyczność tego opowiadania zapewne gdzieś tam sięga jakiejś pamięci o jakimś wydarzeniu, o jakichś doświadczeniach ludzkich, ale pamiętajcie, że przez historię to opowiadanie przechodzi i ono zaczyna nabierać takiej rangi teologicznej. To znaczy Izraelici interpretują te dawne wydarzenia, że to Bóg im pomógł, że to Bóg ich, prawda, wyprowadził, że to Bóg dokonał potężnych dzieł i to opowiadanie się kształtuje przez wieki, zwłaszcza to, co wpływało na kształt tego opowiadania z wyjścia 12-15, to jest oczywiście liturgia Paschy. Liturgia Paschy, po prostu tak jak Izraelici sprawowali Paschę, tak widać, że to jest jakby zamieszczone w tym tekście. Ten tekst, pamiętajcie, powstał późno, a więc on nie tylko mówi o tym, jak wyglądało wyjście z Egiptu, nie tyle, tylko jak już Izraelici pamiętają to wyjście. Nie tyle jak się coś wydarzyło, tylko jak się to pamięta.
jak się o tym pamięta, jak się o tym opowiada. Prawda? W tekście biblijnym mamy już, można powiedzieć, zredagowane opowiadanie o tym, jak sobie wyobrażano tamte wydarzenia po tych wiekach, wiekach całych, kiedy sprawowano liturgię Paschy. Prawda, Żydzi co roku raz na wiosnę 14 dnia miesiąca Nisan sprawowali liturgię Paschy i sobie opowiadali o dawnych cudach Bożych, o dawnych dziełach Bożych. Nie? I ta opowieść zwana jest Haggada Paschalna, prawda? Ta opowieść, święta opowieść, którą się, można powiedzieć, recytuje w święto Paschy, nazywa się Haggada Paschalna, Haggada Shel Pesach. No i właśnie wtedy sobie. I właśnie ta opowieść jest też zawarta tutaj, w Księdze Wyjścia, tak? Także tego tekstu znowu, to co mówiłem już wcześniej, nie traktujemy jako kronikę historyczną, tylko raczej pewną teologiczną interpretację historii. Teologiczną, czy takie teologiczne spojrzenie. Autor biblijny wydobywa z dawnych wydarzeń pewne nauki o Bogu, tak? Nauki o Bogu. I to jest ważne. Przepraszam, bo tak przedłużyłem i tutaj było pytanie. Bardzo proszę. Ja mam pytanie odnośnie tego, bo teraz to mi się cały mój obraz biblijny zburzył, bo od lat myślałam, że to chodzi o wodę i że to, i to jeżeli to nie jest Morze Czerwone, tylko Morze Sitowia, czyli jak mamy rozumieć, że to się nie rozeszły wody, tylko Sitowie się rozłożyło, tak? Na prawo i na lewo. Znaczy Jak nie, to? nie. Tekst biblijny mówi o wodzie. Tekst Tak, biblijny właśnie. mówi o wodzie, tak, jak najbardziej. Natomiast jak to dokładnie sobie mamy wyobrażać, no to właśnie tu jest jakby taka zagadka. No, ja na własny użytek właśnie wyobrażam sobie to w ten sposób, że Izraelici, protoizraelici, jakieś protosemickie plemiona pod wodzą Mojżesza uciekły rzeczywiście z Egiptu, jako niewolnicy, wydobyli się z Egiptu. Pojawiły się jakieś bardzo sprzyjające okoliczności, które im temu pomogły. Na przykład Egipt był na przykład uderzany przez poszczególne jakieś katastrofy naturalne, typu właśnie to, co nazywamy dzisiaj plagami. Pod wpływem tego zamieszania w Egipcie Izraelitom udało się uciec. Jak oni przeszli przez te wody, co tam się dokładnie wydarzyło? No słuchajcie, trudno powiedzieć. Tak jak pamiętajcie, tekst biblijny, on już bardziej redaguje to z punktu widzenia takiego bardziej moralnego, czy takiego bardziej, żeby to była nauka, pewien morał, tak? Czyli znowu, to nie jest tekst dosłowny. Tutaj tekst biblijny oczywiście mówi, że oni przeszli przez wodę, ale podam wam dwa takie ciekawe związki teologiczne, które pokazują, o co tak naprawdę autorowi chodzi, mówiąc, że Izrael przechodzi przez wodę suchą nogą, mając mur wód z prawej i z lewej strony. Otóż mamy tu dwa bardzo czytelne biblijne nawiązania. Znowu właśnie, jak się te teksty czyta tylko historycznie, tak naiwnie, że one jakby opowiadają o historii, to my nie wyciągamy najważniejszych teologicznych wniosków z tego tekstu. A autor w tym opisie wyjścia, bo to jest 14 rozdział, on zamieszcza przynajmniej dwie wielkie aluzje, wielkie nawiązania do najważniejszych teologii biblijnej. Pierwsze wielkie nawiązanie, które się pojawia w opisie wyjścia, to co pani mówi, czy to przeszli przez Sitowie, autor wyraźnie zaznacza, że oni przeszli przez morze suchą nogą, przeszli po suchej powierzchni, która się nazywa, autor używa technicznego terminu Jabbasza, który to jest używany termin Jabbasza, suchy ląd, sucha powierzchnia, od czasownika jawasz, wysuszyć albo być suchym. To jest wyraźne nawiązanie do czego? Ten techniczny termin pojawia się w bardzo konkretnym kontekście, mianowicie w rodzaju 1, w opowiadaniu o stworzeniu świata. A więc mamy stworzenie świata i Bóg, który rozdziela wody. Słuchajcie, Bóg, który rozdziela wody, to jest dokładnie akt działalności Boga z aktu stworzenia. Z dzieła stworzenia. Bóg, który mówi, że prawda, niech się jedne wody zbiorą w jedno miejsce, niech się ukaże powierzchnia sucha, Jabbasza, a wcześniej jest powiedziane, że Bóg oddzielił wody górne od wód dolnych. Ten sam termin, znowu techniczny, pojawia się w tym tekście. Więc po pierwsze, mamy w opowiadaniu o wyjściu, tak jak widzicie, bardziej to opowiadanie kształtuje nie tyle pamięć historyczna. To opowiadanie bardziej kształtuje pewna teologia, pewne ważne nawiązania teologiczne. I pierwszym z tych ogromnie ważnych nawiązań teologicznych, ja nie będę tego tematu dużo rozwijał. Jest o tym w mojej książce, Księga Wyjścia, tam macie o tym szerzej. Troszkę w moim skrypcie jest, ale jednym z wielkich nawiązań teologicznych opowiadania o przejściu przez morze, to jest oczywiste nawiązanie do aktu stworzenia świata. Bo tutaj Bóg działa dokładnie, można powiedzieć, to jest Bóg kreator, to jest Bóg stworzyciel. Bóg dokonuje te same akty, jak działał w akcie stworzenia. Izrael jest tutaj w momencie stwarzania. Można powiedzieć, że teologicznie jest to wielki tekst, bo on każdemu Izraelicie nasuwał od razu jakby wniosek,
że oto nasz naród jest w momencie swojego stwarzania. To tutaj dopiero stwarza się Izrael. To tutaj Bóg działa jako kreator, jako stwórca i tutaj mamy nowego Izraela. Rzeczywiście Izrael, który przejdzie przez morze, to dopiero będzie naród biblijny. W niewoli egipskiej to nie był jeszcze naród biblijny. To był jeszcze taki naród, którego Bogiem był, zaraz o tym wam pokażę, w Egipcie Izrael był narodem, nawet w tekście biblijnym to jest pokazane. To był naród, którego panem był Faraon. Bo on powiedział, że oni bali się, zlękli się Faraona, bać się, czasownik jara. A co znaczy bać się w Biblii? Bać się oznacza mieć wiarę. Bojaźń Boża mówimy, tak? Bać się Boga. Autorzy ksiąg mądrościowych mówią w ogóle jako refren, taki leitmotiv swoich tekstów, mówią, że bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Bojaźń Boża jest najważniejszym darem danym przez Boga. Jara, czasownik, bać się Boga. Tymczasem w Egipcie przed przejściem przez morze, Izraelici boją się Faraona, co oznacza też teologiczny, to nie jest tylko termin psychologiczny. To jest termin teologiczny, oznaczający w kogo oni wierzą, kogo wyznają, kogo uznają za swojego Pana. W Egipcie Panem Izraela jest Faraon. Jest wyraźnie powiedziane, że oni zlękli się Faraona, oni się bali Faraona, to Faraon był ich Bogiem w Egipcie. Więc dopiero przejście przez morze czyni z Izraela naród wybrany. Tutaj mamy Izrael w akcie stwarzania. Więc pierwsza, ta najważniejsza przesłanka teologiczna, opowiadanie o właśnie tych wodach, przejściu przez wodę, gdzie ten mur z wód z prawej, z lewej strony, Izrael przechodzi, Bóg rozdziela, Vayavdel, Elohim, rozdzielił Bóg. Izrael przechodzi po Jabbasza, po tym suchym lądzie. To są terminy stwórcze. To są terminy z Księgi Rodzaju, z pierwszego rozdziału. Więc pierwsze jakby nawiązanie w opowiadaniu o przejściu przez morze, to jest oczywiste nawiązanie do aktu stwarzania, ale uwaga, mamy tu jeszcze drugie wielkie nawiązanie. Otóż jeszcze raz, znaczy nie jeszcze raz, może inaczej powiem. Otóż w Biblii Bóg jest bardzo dobrze widział, znaczy jest bardzo czytelna idea tego, że jeżeli się coś rozdziela, przełamuje, przerąbuje się, przerozdziela się na dwie części, na przykład zwierzęta, rozrąbuje się na dwie części, kładzie się je po bokach i przechodzi się przez środek dwóch rozrąbanych połów, dwóch rozdzielonych połów, to kto mi powie, co to jest za idea? Myśmy o tym wspominali w Księdze Rodzaju. Co to jest za idea? I to jest zawarcie przymierza. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To jest zawarcie przymierza. Słuchajcie, tutaj mamy obraz zawarcia przymierza. Zdecydowanie tak. Przedzielenie morza, tego symbolicznego morza, bo tak jak mówię, nawet nie wiemy, o jaki zbiornik tam mogło chodzić. Przedzielenie tego zbiornika na dwie połowy, rozdzielenie tych połów i jest powiedziane, że najpierw obłok, prawda, ognia, ogień i obłok, czyli sam Bóg przechodzi przez ten. Później Mojżesz i cały naród przechodzi przez właśnie pomiędzy tymi dwoma rozdzielonymi połowami morza. To jest dla Izraela czytelny obraz zawarcia przymierza. To jest po prostu, można powiedzieć, rytuał, który był niezbędny do zawarcia przymierza. On się od razu kojarzył z przymierzem. A czy mogło to być na przykład jakieś zjawisko przyrody, jakiś na przykład efekt fali, jakieś tsunami? Tak, no słuchajcie, tak, oczywiście, no Pani Tereso, to czy tutaj dokładnie, no słuchajcie, tutaj ja nie wchodzę w te rzeczy, bo tekst biblijny, jak widzicie, ja zwracam uwagę na aspekt teologiczny. Natomiast te aspekty praktyczne, to samo mówiłem przy plagach, tam jak najbardziej mogły się pojawić w Egipcie naturalne fenomeny, które niszczyły kraj, typu szarańcza, plagi, jakieś wybuchy wulkanu, jakieś trzęsienie ziemi, jakieś zaćmienie słońca, jakieś wiatry z pustyni typu Hamsin. Mogło się pojawiać, nie ma problemu z tym. No i tak samo tutaj możemy szukać jakichś naturalnych przyczyn. To robią takie, wiecie, programy typu National Geographic, prawda, że to wiatr taki wiał, tak mocny wiatr wiał, że aż były takie, powiedzmy, oni mówią tak, że na dnie morza był taki cypel, był taki właśnie wał, że to było płytkie i akurat właśnie tak wiał wiatr, że coś tam, że po prostu był odpływ, był tak duży, silny odpływ, że akurat się ta woda odsłoniła, w nocy Izraelici przeszli, a później woda z powrotem wróciła i, prawda, Egipcjanie zostali zatopieni. No więc czy tak jak pani mówi, o jakieś tsunami, jakieś po prostu, jakieś inne, no można sobie wyobrażać to na różne sposoby, jak najbardziej i może coś takiego faktycznie się wydarzyło, co pomogło Izraelitom uciec, ale pamiętajcie, że tekst biblijny jakby zwraca uwagę bardziej na ten aspekt teologiczny. Jego nie interesuje, czy to było tsunami, czy to było odpływ jakiś, czy to było jakieś inne zjawisko przyrodnicze. Autora biblijnego interesuje, że Bóg pomógł Izraelowi w ucieczce. Jak to się stało? Ten tekst już bardziej, tak jak mówię, tutaj mamy bardziej nawiązania teologiczne
niż rekonstrukcję wydarzeń. Nie. Autorowi w ogóle nie zależy na jakiejś szczegółowej rekonstrukcji, co się tam wydarzyło konkretnie, jak to się wydarzyło. Autor, jak widzicie, podałem wam dwa przykłady, gdzie autor tak konstruuje opowiadanie, że mu w ogóle widać nie zależy na jakiejś rekonstrukcji historycznej, tylko na konkretnych nawiązaniach do pewnych obrazów biblijnych, tak jak stworzenie i tak jak przymierze, które będą czytelne dla odbiorcy, tak? Które będą jasne, czytelne, że tutaj mamy do czynienia po pierwsze ze stwarzaniem Izraela, Bóg jako stwórca stwarza nowy naród, a po drugie mamy do czynienia z aktem zawarcia przymierza. Ten akt przejścia przez wody to jest jakby akt wejścia w Boga w nową relację z Izraelem. I żeby wam to potwierdzić, to popatrzcie, jak się kończy w ogóle opis wyjścia z Egiptu. Opis wyjścia z Egiptu kończy się tak. To jest ostatni werset 14 rozdziału, no bo 15 to już wiemy, to jest ta pieśń, to jest ten hymn Mojżesza i Miriam. Ale w końcu, ostatni werset 14 rozdziału, podsumowujący całą epopeję właśnie tej ucieczki z Egiptu i tego wyjścia, mówi tak. Gdy Izraelici zobaczyli wielkie dzieło, którego dokonał Pan, właśnie oni nie mówią, że to natura, że to wiatr, że to coś tam, nie, to Pan Bóg dokonał. Więc cokolwiek by tam się nie wydarzyło, pomógł im Pan Bóg. Taka jest pamięć Izraela o przeszłości. Pan Bóg im pomógł w wyzwoleniu się z jakiejś opresji egipskiej. Nie wiemy, co tam dokładnie chodziło. Nawet nie mamy potwierdzenia, że Izraelici w ogóle byli w Egipcie jako cały naród. Tak? Tam były jakieś może pojedyncze plemiona, pokolenia, jako niewolnicy semiccy, może jacyś protosemici tam byli. Więc my dokładnie nie wiemy, co tam się wydarzyło. Tak jak mówię, nie mamy żadnych potwierdzeń historycznych, ani archeologicznych, ani tekstowych. Tekst biblijny, pamiętaj, jak już wiecie, on nie mówi historii, tylko to jest nakładka teologiczna. To jest nakładka teologiczna. Więc cokolwiek by tam się nie wydarzyło, pamięć Izraela jest taka, że gdy Izraelici zobaczyli wielkie dzieło, którego Pan dokonał wobec Egipcjan, zlękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Tu jest właśnie ten czasownik, o którym wam przed chwilą wspomniałem, jara. Ulęknąć się, przestraszyć się, bojaźń. Tylko pamiętajcie znowu, to nie jest termin w tym kontekście w Biblii, to nie jest termin psychologiczny, co termin teologiczny. I on nie tyle oznacza strach, że ja się boję, tak jak na przykład boi się ktoś pająków, ktoś tam się boi ciemności, horroru, czy czegoś tam, nie? Nie, to nie jest strach psychologiczny. W Biblii termin jara w stosunku do Boga oznacza, to jest termin teologiczny oznaczający postawę człowieka wierzącego. To jest postawa wiary, postawa szacunku, godności, nawet zaufania, miłości do Boga. Czyli coś zupełnie, co nam się w ogóle nie kojarzy z lękiem. Jara oznacza postawę zaufania wobec Boga. Jeżeli ja się czegoś boję, to boję się obrazić Boga. Boję się zgrzeszyć na przykład, nie? A nie, że się boję Boga. Bojaźń Boża nie oznacza lęku psychologicznego. I to jest potwierdzenie tego, o czym powiedziałem. Czyli Izrael przechodzi przez właśnie te wody, dokonuje się akt nowej kreacji. Mamy nowego Izraela, mamy przymierze jakby symbolicznie zawarte. I jest powiedziane, Izraelici uwierzyli Panu Bogu. To jest właściwy owoc tych właśnie wydarzeń związanych z przejściem przez morze. Izraelici zlękli się Pana. Wcześniej, jak mówiłem, bali się Faraona, czyli Faraon był ich Bogiem. To Faraon był ich Panem. Oni jakby Faraona uznawali za Boga. Tutaj zlękli się Jahwe. To Jahwe jest ich Bogiem. I uwierzyli, nawet tekst potwierdza, me'emin, hebrajski czasownik. Heemin, uwierzyć, nie? Mieć wiarę, to jest to samo, co wiara Abrahama. Uwierzyli jemu oraz jego słudze Mojżeszowi. Więc tu się dokonuje wielka przemiana. To przejście przez morze, tak jak tutaj pokazuję, tylko dosłownie dotykam tych tematów, to przejście przez morze to jest jakby obraz wielkiej przemiany narodu. To jest jakby narodowe rekolekcje, to jest jakby narodowe nawrócenie. To jest tak jak Niniwa pod wpływem nauczania Jonasza, która się nawraca łącznie z królem. Tutaj mamy Izraela, który jest nowym Izraelem. Co potwierdza to jeszcze jedno fajne, taki malutki taki zwrot, na który by pewnie nikt nie zwrócił uwagi. Jak czytamy tak tekst po kolei, to pewnie nawet nikt nie zwróci uwagi, że gdzieś tu w 14 rozdziale, zaraz wam to znajdę, jest powiedziane, że kiedy Izrael przechodził przez Morze Sitowia i stanął po drugiej stronie, już po drugiej stronie, to jest powiedziane, że to było obrzasku. Że to było z samego rana. Gdzieś tu jest ten tekst, że tak, żebyśmy czytając go, aha jest, mam widzę, 27 werset. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które obrzasku dnia wróciło na swoje miejsce. No i okej, i tam tekst idzie dalej.
I pewnie mało kto by zwrócił na to uwagę, ale to jest ogromnie ważny znowu teologiczny aspekt. Izrael, jeżeli to wszystko, co się działo do tej pory, jeżeli po przejściu przez morze, Izrael po drugiej stronie, jako lud wolny, nowy, stworzony na nowo przez Boga, w symbolicznie zawartym przymierzu, to dzieje się o brzasku, to znaczy, że w Egipcie panuje noc. Egipt to jest noc. Że to wszystko było w nocy. A noc w Biblii, słuchajcie, wiecie o tym, znacie to z Ewangelii Jana, zwłaszcza światłość i ciemność, światłość w ciemności świeci, ciemność jej nie ogarnia. Judasz, jak odszedł z Eucharystii, wyszedł po spożyciu ciała, jest powiedziane, wyszedł, a była noc. I to tylko u Jana się pojawia. Więc jakby wiemy, że noc w Biblii to jest symbol działania demona. To jest symbol złego ducha, symbol zła. Symbol krainy śmierci. Więc można powiedzieć, że Izrael, który przekracza przez to morze, to tak jakby wstępował ze śmierci do życia. Tak jakby przechodził od krainy śmierci do krainy życia, od krainy ciemności do krainy światła, od królestwa diabła do królestwa Bożego. Tak? Po tamtej stronie w Egipcie jest ciemność, jest noc, jest mrok, tam więcej, tam cuchnęło. Nie tylko mamy symbol światła i ciemności, ale mamy też symbol zapachu. W Egipcie cuchnęło. Tutaj Izrael przechodzi, to jest naród wolny, nowy, stworzony przez Boga, który, można powiedzieć, rozpoczyna w ogóle nowy etap swojej misji. Tak? A więc to morze okazuje się granicą nie tyle fizyczną. Morze Sitowia okazuje się granicą teologiczną, granicą symboliczną, jakimś mistycznym przejściem z profanum do sakrum. Tak? To morze okazuje się jakąś mistyczną granicą nowego Izraela. Tak? I tutaj mamy te wielkie obrazy teologiczne, one są tu zawarte właśnie. My często bardzo, właśnie zwracamy uwagę, a czy to było Sitowie, a czy to był Tatarak, a kiedy oni przeszli, a jak ty, jaki wiał wiatr, my zwracamy uwagę na rzeczy, na które tekst biblijny w ogóle nie zwraca uwagi. W ogóle autorowi biblijnemu nie o to chodziło, żebyśmy, to my ludzie XXI wieku, czytamy teksty bardzo naiwnie, bardzo prostolinijnie, płytko, czyli historycznie. My uważamy, że wszystko, co było w przeszłości opowiedziane, to albo jest historia, a jeżeli nie historia, to jest bajka, wymysł, mit. To jest nasze podejście do tekstów starożytnych, ludzi XXI wieku. Starożytni po co innego pisali teksty. Nie wszystkie teksty były pisane po to, a nawet większość tekstów nie była pisana po to, żeby utrwalić historię, ale żeby przekazać ważne treści. Tak? Więc te ważne aspekty teologiczne, gdy zresztą wiele więcej aspektów teologicznych jest tutaj zawartych w tym tekście. Bo tutaj mamy jeszcze, tu się dużo w ogóle dzieje. Tutaj mamy samo to przejście przez morze, tak samo to jest, można powiedzieć, otwarcie granicy do tak zwanej 40-letniej wędrówki przez pustynię. I teraz wam tylko pokażę nawiązanie do księgi, o której nie będziemy mówić, ale to potwierdza to, co ja teraz mówię. Jak mamy otwarcie, że to jest nowy Izrael, to jest nowy etap w życiu Izraela, 40-letnia wędrówka przez pustynię, to nie wiem, czy kojarzycie, że ten etap zostanie zamknięty bardzo analogicznym, a nawet dokładnie takim samym wydarzeniem. Otóż wycieczka, droga przez pustynię 40-letnia skończy się, kiedy Izrael przejdzie przez Jordan. I nie wiem, czy pamiętacie, że to przejście przez Jordan nie dokona się w sposób taki normalny, taki prozaiczny, na zasadzie przeprawy przez brud, Betabara, tylko to się dokona znowu w sposób mistyczny, duchowy i symboliczny, bo to oto, kiedy kapłani z arką dotkną wody Jordanu, woda Jordanu się rozstąpi, powstanie mur z wód z jednej i z drugiej strony i suchą nogą Jozue, który jest następcą Mojżesza, wyraźnie jest pokazany jako drugi Mojżesz w księdze Jozuego, przechodzi przez Jordan suchą nogą, Izraelici wkraczają do ziemi obiecanej suchą nogą, Jordan się nagle w jakiś dziwny sposób zatrzymał i mur wód. Co nam to przypomina? Oczywiście nam to przypomina to nasze opowiadanie. Tamto opowiadanie z Księgi Jozuego jest wyraźną kalką, naśladowaniem czy nawiązaniem do tego tekstu. To są dwa jakby etapy zamknięcia pewnego wielkiego, jakby można powiedzieć, okresu historii Izraela, czyli słynnej wędrówki przez pustynię, symbolicznego okresu 40 lat. Tak, panie Michale? Czy ja chciałem o Jozuego zapytać w kontekście Nowego Testamentu, bo tam, jeżeli chodzi o jego imię, to te hebrajskie litery to jest to imię Jezus, tak samo, bez oczywiście tych samogłosek. Panie Michale, nawet więcej powiem. Nie tyle hebrajskie litery bez samogłosek, po prostu imię Joshua hebrajskie, czyli Jehoshua, to jest dokładnie to samo imię, które nosił Jezus, bo
To jest dokładnie to samo imię. To jest dokładnie to samo imię. Mamy Joshua, to jest imię Jozue. Jozue po hebrajsku Joshua. Joshua jest skróconą wersją. To jest, jakbym powiedział Magda, zamiast powiedzieć Magdalena. Gdy jakbym powiedział Krzysiek, zamiast powiedzieć Krzysztof. Joshua jest skróconą wersją od Jehoshua. A Jehoshua to jest dokładnie imię Jezusa, bo tylko to, że my znamy je w formie Jezus, wynika z greki. Joshua zostało przetranskrybowane na greka jako Jezus. To wynika po prostu z odpowiedniości samogłosek greckich, hebrajskich. To jakby nie ma tutaj w ogóle wątpliwości. Więc imię Jezus, co po grecku Jezus, Jesous, to jest kalka imienia Joshua. Więc tak naprawdę Jezus nosi to samo imię, które nosił tamten bohater. I oczywiście tutaj otwiera się cała masa potężnych nawiązań. Zdecydowanie. Ojcowie Kościoła na przykład, to chyba Orygenes, ale też Jan Chryzostom, inni, uwielbiają tą paralelę Jezus-Jozue. Dlatego właśnie, że imię, to samo imię, to oni bardzo chętnie w historii Jozuego widzą figury, czy takie zapowiedzi wydarzeń z życia Jezusa, nie? Tak jak Jozue wprowadza Izraela do ziemi obiecanej, tak Jezus wprowadzi cały świat, ludzkość zbawioną do Królestwa Bożego, nie? Jozue daje ludowi ziemię, zdobywa ziemię Kanan. Jezus mówi w błogosławieństwie, błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Nie? I tak dalej, i tak dalej. Jest pełno nawiązań bardzo ciekawych między postacią Jezusa a postacią Jozuego. Jozue jawi się jako taka figura, zapowiedź Jezusa. Walczy z Kananejczykami, Jezus walczy ze złym duchem. To jest walka symboliczna, walka duchowa. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że tak. To imię stało się w historii chrześcijaństwa. To, że noszą to samo imię ci bohaterowie, Jozue, Jezus, stało się takim pretekstem do wyszukiwania i tak i bardzo słusznie, bo tu mamy bardzo wiele takich bardzo ciekawych pomostów, nawiązań, że właśnie Jozue rzeczywiście jawi się jako taki... Jozue jest z jednej strony portretowany jako Mojżesz, czyli Jozue jest drugim Mojżeszem, a z drugiej strony, czy jako kontynuacja, jest takim właśnie prefiguracją Chrystusa. A wiemy, że w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, to Chrystus jest nowym Mojżeszem. Nie? Jezus jest jako nowy Mojżesz, jak to już mówiłem, który na nowej górze daje nowe prawo. Prawda? No tu jest dużo takich właśnie ciekawych nawiązań. Tak czy inaczej zmierzam do tego, że tekst o przejściu przez Morze Sitowia jest w Biblii tak opowiedziany, żeby wyciągnąć z niego ważne wnioski teologiczne, ważną naukę. I autor biblijny tak to opowiada, tak to całą opowieść tą buduje, żeby pokazać właśnie tego nowego Izraela. To, można powiedzieć, to mistyczne przejście przez to wodę, przez to morze Sitowia. I stąd też kolejne nawiązanie, o którym nie wspomnieliśmy jeszcze, ale przecież to jest, aż się prosi, bo Pascha, cały ten rytuał przejścia przez morze, w chrześcijaństwie my to mamy jako liturgia Chrztu Świętego. Liturgia Chrztu Świętego. Tak? Jak odprawia chrzest? Jest nawet w tekstach liturgicznych, które mówią o chrzcie, poświęcenie wody chrzcielnej, tam jest właśnie nawiązanie wyraźnie do tej wody przejścia. Tak jak właśnie Izrael musiał przejść przez tą wodę, tak jakby wejść w głębiny tego morza symbolicznie i wyjść po drugiej stronie jako nowy człowiek, jako nowy Izrael, na nowo stworzony, można powiedzieć obdarzony tym symbolicznym przymierzem z Bogiem, tak samo człowiek przez chrzest przechodzi przez tą wodę, właśnie w taki mistyczny, można powiedzieć, duchowy sposób. Ta woda go oczyszcza i po drugiej stronie to już jest nowy człowiek, tak? Nowy człowiek. Więc chrzest właśnie, a ojcowie Kościoła znakomicie, my właśnie niestety, ale to też mam taki, ja czasem to rzadko tą myśl powtarzam, ale tak uważam, że współczesne podejście człowieka XXI wieku, czyli takiego podejście typu szkiełko, mędrca, szkiełko i oko, takie właśnie, my tylko patrzymy, czy to jest historia, czy bajka, czy fikcja, pozbawiło nas bardzo głębokiej interpretacji Biblii, którą mieli na przykład ojcowie Kościoła właśnie. Ojcowie Kościoła, czy tak zwana lektura patrologiczna. Ojcowie Kościoła widzieli tą głębię tych obrazów i na przykład właśnie chociażby to oni rozwijali, od razu tu widzieli, olbrzymie, niezwykłe nawiązanie i to były piękne teksty, powstawały właśnie, jeżeli chodzi o chrzest, nie? Teologię Chrztu Świętego w Kościele. To jest, cała teologia chrztu jest zbudowana na właśnie na tym tekście, na tych obrazach, nie? Uwolnienia. Więc tutaj jakby, owszem, jakby mamy i lekturę historyczną, mamy ile, bo to, czy ja nie chcę negować tego, my bardzo dobrze, że to robimy, że konfrontujemy opowiadania biblijne z historią, z archeologią,
ze źródłami innymi, pozabiblijnymi. To trzeba robić, no bo oczywiście to nam pomaga zrozumieć tamtą historię, tamtą kulturę, tamten kontekst, znaczenie tekstów i tak dalej. To trzeba robić, nie? I to nam pomaga, ale jakby to nie jest tylko to. Tekst biblijny, to on chce nam coś więcej powiedzieć, tak? To nie jest tylko po prostu jeden z tekstów. On no, ma ambicje, autor biblijny, żeby nam opowiedzieć no, coś o Panu Bogu, czego byśmy sami nie wymyślili, czego byśmy sami nie, do czego byśmy sami nie doszli. Dobrze, słuchajcie, to jest opowiadanie o wyjściu z Egiptu. 15 rozdział, jak wiecie, to jest ta piękna pieśń Mojżesza i Miriam. To już zostawię, tu jest dużo analiz też ciekawych, skąd się to wzięło, jakieś pierwszeństwa różne takie, bo to jest stary tekst generalnie. Chociaż czasem się go zbytnio postarza. Tekst mówi o świątyni jerozolimskiej, więc on nie może być aż tak stary, jak czasem uważano, że on pochodzi sprzed od okresu monarchii. Tekst mówi wyraźnie, popatrzcie sobie werset, gdzie tu jest powiedziane. Na górę twojego dziedzictwa, coś tam, prawda? Tak, wprowadziłeś go i osadziłeś na górze twojego, 17 werset, wprowadziłeś go, czyli naród Izraela, po wyzwoleniu z Egiptu i osadziłeś na górze twojego dziedzictwa, miejsce swego pobytu, uczyniłeś świątynię, którą panie ustanowiły twoje ręce. To jest tekst wyraźnie deuteronomiczny, który pochodzi może z szóstego, więc ta pieśń, którą dawniej uważano za bardzo archaiczną, że pochodzi może sprzed okresu monarchicznego, może nawet w ogóle jeszcze z okresu wyjścia z Egiptu, no nie da się tego twierdzić, bo pieśń mówi wyraźnie o świątyni jerozolimskiej, o tym, że Izrael tam już mieszka. Ona jest wyraźnie później napisana, ale pewnie zachowuje starszą wersję. Na przykład ta pieśń Miriam, ta ostatnia, bo im krótsza pieśń w Biblii, tym bardziej jest duża szansa, że została zapamiętana, że została przekazana. Im krótszy tekst, jeżeli mamy na ten sam temat dłuższy i krótszy tekst, to prawdopodobnie krótszy jest starszy. To jest jedna z zasad krytyki tekstu i w ogóle dochodzenia tak zwanego forlage, tekstów pierwotnych. Nie będę wchodził w szczegóły, ale rzeczywiście tak jest. I prawdopodobnie ta pieśń Miriam, która jest na końcu tutaj przytoczona, że Miriam wzięła bębenek i zaczęła śpiewać, to jest prawdopodobnie pierwotna wersja hymnu o wyjściu. I ta wersja, ta jednolinijkowa, ten jednowersowa wersja, 21 werset, że Miriam zaintonowała i zaczęła śpiewać, ta jedna linijka, to ona może być najstarszą wersją przekazu o wyjściu z Egiptu. To ona, ten jeden wersecik pieśni Miriam. Bo po pierwsze śpiewa go kobieta, co jest nietypowe. Prawdopodobnie później zmieniono to, że to jednak Mojżesz śpiewał, bo to on był głównym bohaterem. Więc tak naprawdę, jeżeli teksty są upraszczane i są tak klarowane, to wyraźnie wskazuje to na późniejszą interwencję. To są duże, duże takie tematy, ale związane już bardziej z takim, można powiedzieć, porównaniem tekstów, no, z analizą źródeł w Pięcioksięgu. Dobrze, przechodzimy do następnej części, czyli pomijam tą część troszeczkę, bo troszkę szkoda mi czasu. No nie szkoda, wszystko jest ważne, ale jakby doczytacie sobie w skrypcie na temat rozdziałów 16 do 18, pamiętacie, rozdziały 16 do 18, to był tak zwany etap przejściowy, kiedy Izrael właśnie z Egiptu idzie na Synaj. Tak, to jest ten etap, w takiej można powiedzieć, pierwszy etap wędrówki przez pustynię. Oni później jeszcze będą po Synaju długo, długo wędrować przez pustynię. To będzie cała księga, do końca księga wyjścia, później księga kapłańska, znaczy to jeszcze będzie pod Synajem, ale zwłaszcza w księdze liczb. W księdze liczb będą jeszcze wędrować, więc ta wędrówka przez pustynię tam będzie. I co ciekawe, w księdze liczb i w księdze wyjścia, w tych rozdziałach, właśnie wyjścia 16 do 18, pojawiają się paralelne opowiadania. Księga Wyjścia tutaj jak w drodze na Synaj, później Izrael obozuje pod Synajem i później jest wędrówka w stronę Ziemi Obiecanej, to w tych dwóch wędrówkach pojawiają się paralelne teksty, na przykład te same teksty o wyprowadzeniu wody ze skały, albo Massa i Meriba, albo o mannie, manna na pustyni. Pojawia się i tutaj ten tekst, i w Księdze Wyjścia, i w Księdze Liczb, co potwierdza, że to jest takie literackie obramowanie samej epopei, samej narracji o Synaju, samej perykopy synajskiej. Nie wiem, czy to wspominałem, pamiętacie na pierwszym wykładzie, że centrum Pięcioksięgu, my teraz właśnie dotykamy już do centrum, dochodzimy do najważniejszej rzeczy, czyli do przymierza synajskiego, do tego, do czego chcieliśmy dojść. Do przymierza synajskiego, przymierzy na Synaju. To jest centralna, najważniejszy tekst, czy najważniejsze przesłanie Pięcioksięgu i to jest tak zwana perykopa synajska. To jest Księga Wyjścia, rozdział 19, aż przez całą Księgę Kapłańską,
aż do Księgi Liczb, rozdziału 10. Izrael obozuje pod Synajem i odbiera od Pana Boga przymierze synajskie, przykazania i wszystko, co jest związane z przymierzem na Synaju. To jest tak zwana wielka perykopa synajska. Najdłuższe opowiadanie w Biblii, które dotyczy tylko jednego wydarzenia. Najdłuższe w całej Biblii. Najdłuższe opowiadanie, jak widzicie, idzie przez trzy księgi. Nie ma drugiego takiego opowiadania w Biblii, które dotyczyłoby tylko jednego wydarzenia, co samo w sobie już pokazuje, że mamy do czynienia z najważniejszym wydarzeniem dla Starego Testamentu. Przymierze na Synaju. Przymierze synajskie. Tak zwana perykopa synajska. I wokół niej jest zbudowany w ogóle pięcioksiąg. Tak jak wam mówiłem, Księga Rodzaju i z drugiej strony Księga Powtórzonego Prawa, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa. Tak jak wam to spróbowałem pokazać na pierwszym wykładzie, księga o dwie zewnętrzne księgi Rodzaju i Powtórzonego Prawa są jakby osobnymi źródłami. To są księgi, które no, można powiedzieć tak, no, mają jako swój materiał osobny, traktują te pierwsze i ostatnie wydarzenia. Mają też wiele nawiązań ciekawych między sobą. Podobnie właśnie Księga Wyjścia i Liczb, to co przed chwilą pokazałem, chociażby w tych wędrówkach przez pustynię. One mają wiele nawiązań. Też tak zwane itinerary notices, czyli tak zwane uwagi o wędrówce. Wyruszył Izrael z miasta A i osiedlił się, osiadł i rozbił obóz w mieście B. I trwali tam i tyle. Takie uwagi o wędrówce, dokładnie pojawia się sześć, przed Synajem takich uwag o wędrówce pojawia się sześć, a po Synaju takich uwag w stronę Ziemi Obiecanej, jak już idą po Synaju, pojawia się również sześć. Co razem daje nam 12. 12 tak zwanych itinerary notices, czyli tak zwane uwag o wędrówce. Sześć w Księdze Wyjścia, sześć w Księdze Liczb. Manna w Księdze Wyjścia, manna w Księdze Liczb. Cud na pustyni, rozmnożenia chleba, przepiórki, to co chodzi mi teraz o wodę, massa Meriba, to samo w Księdze Liczb. Więc widać, że Księga Wyjścia Liczb też są między sobą tak wyraźnie zbudowane paralelnie, ale po co? Tak jak Księga Rodzaju i Powtórzonego Prawa, ta Księga Wyjścia i Liczb, po to, żeby podkreślić to centrum. A centrum pięcioksięgu, jak mówiliśmy, jest przymierze synajskie. I teraz właśnie do tego przechodzimy. Przechodzimy do drugiej wielkiej części Księgi Wyjścia. Dzisiaj oczywiście skupimy się na Księdze Wyjścia, ale jeszcze później wspomnę o Księdze Kapłańskiej i Liczb, już na następnych zajęciach. Mianowicie rozdziały 19 do 40. W Księdze Wyjścia już do końca jesteśmy od rozdziału 19, prawda? Rozdział 19 zaczyna się tak, że autor nawet umieszcza datę, a datę umieszcza wtedy, oczywiście daty są wtedy troszkę symboliczne, ale autor umieszcza datę wtedy, kiedy właśnie rozpoczynamy jakieś ważne wydarzenie. Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu, w tym dniu przybyli na pustynię Synaj. Czyli Izrael przybył na pustynię, dokładnie chodzi nawet, że przybyli już pod górę Synaj. Pod górę Synaj. Obozowali tam naprzeciw góry. Więc w 19 rozdziale rozpoczyna się pobyt Izraela pod Synajem i to się dopiero zakończy w Księdze Liczb w rozdziale 10, kiedy będzie powiedziane, że oto obłok podniósł się z namiotu spotkania i zaczął iść obłok. No i Izrael spakował manatki i za obłokiem, prawda, za obłokiem. I tak chodzili później przez pustynię. No dobrze. Co tu mamy takiego? Te rozdziały 19 do 40 podzielę na cztery części. To jest druga część Księgi Wyjścia, tak jak była pierwsza dotycząca Eksodusu. Ta dotyczy przymierza. To jest oczywiście przymierze synajskie. Głównym tematem tu jest przymierze synajskie. I podzielimy sobie na cztery części, bardzo takie charakterystyczne i nawiązujące do siebie nawzajem. Pierwsza część to jest Księga Wyjścia, rozdziały 19 do 24. To jest tak zwane, to jest zawarcie przymierza. Pan Bóg zawiera z Izraelem przymierze. W tych rozdziałach sobie je omówimy. Dzisiaj, czy może jeszcze troszkę za tydzień. Druga część to są Księga Wyjścia, rozdziały 25 do 31. To jest nakaz budowy przybytku namiotu spotkania. Nakaz budowy przybytku, czyli namiotu spotkania. Przybytek. Namiot spotkania. Pierwsza świątynia Izraela. Pierwsze miejsce, gdzie Bóg zamieszka z Izraelem. Ogromnie ważne teksty. Ogromnie ważne. Pomijany często w lekturze. Często nudny, uważany za nudny, bo tam jest pełno to tych szczegółach technicznych, liturgicznych.
rytualnych, że tam arka ma być zbudowana z tego i z tego, ołtarz kadzenia ma być zbudowany taki, taki, w ten sposób i w tą ma tyle mieć łokci, tyle przerwy, takie drążki, takie wyżłobienia i tak dalej. Tam wszystko jest takie techniczne szczegóły i dla nas te teksty, my często je pomijamy, natomiast okazuje się, że to są ogromnie ważne teologicznie teksty. Do tego jeszcze przejdę. Później mamy rozdziały Księga Wyjścia, rozdziały 32 do 34. To jest bunt pod Synajem, bunt Złotego Cielca. Ostatnie rozdziały Księga Wyjścia 35 do 40 to jest budowa przybytku. To jest wypełnienie tego wcześniejszego nakazu. Budowa przybytku. Może nawet udostępnię ekran, to wam to pokażę. Jak mam to gdzieś na jakiejś prezentacji, to wam pokażę lepiej troszeczkę, jak to wygląda. Coś tu powinienem mieć. Coś tu powinienem mieć. Mam, dobra. Już udostępniam. No, już powinno być widać. Mianowicie mamy tutaj. Już przechodzę do tego tekstu. Tutaj rozdziały 19 do 40, jak widzicie. Tu ja podzieliłem je troszkę nawet bardziej dokładnie, ale mi chodzi o pierwsza część, to jest od 19 do 24. Te pierwsze, można powiedzieć, cztery części, to jest jakby jedna część. To jest po prostu zawarcie przymierza na Synaju. Później mamy nakaz budowy przybytku, później mamy bunt Złotego Cielca i budowa przybytku. I nie wiem, czy widzicie, że wyraźnie, potraktujmy te pierwsze, tak jak mówię, te pierwsze cztery elementy jako jedna część, bo ja tu już rozbiłem to na drobniejsze elementy, ale te pierwsze cztery linijki to jest jedna część, od rozdziału 19 do 24. I teraz nie wiem, czy widzicie, bo co chciałem tu wam pokazać, jedną rzecz. Nie wiem, czy widzicie analogię między częścią pierwszą i trzecią i drugą i czwartą. Pierwsza część to jest zawarcie przymierza. Trzecia część to jest zerwanie przymierza, bo bunt Złotego Cielca to jest nic innego jak zerwanie przymierza. Czyli mamy zawarcie przymierza, a w trzeciej części zerwanie przymierza. A z kolei druga część odpowiada czwartej. Nakaz budowy przybytku, a w czwartej części budowa przybytku na pustyni. Prawda? Czyli wyraźnie widzimy, że mamy tak naprawdę tutaj dwa opowiadania tylko podzielone, rozdzielone między sobą. Pierwsze opowiadanie dotyczy zawarcia i później zerwania przymierza, a drugie opowiadanie dotyczy nakazu budowy przybytku i później samej budowy przybytku. Więc to jest dokładnie tak to działa. To już mogę powiedzmy już skasować to udostępnienie. Otóż chodzi mi właśnie o to, że mamy tutaj też dwa różne źródła. Jak się domyślacie być może, temat przybytku, świątyni, kultu, kapłaństwa to jest wyraźnie związany temat z jakim źródłem? Z jakim tekstem, z jakim źródłem Pięcioksięgu? Oczywiście ze źródłem kapłańskim. Źródło kapłańskie odpowiada, i to jest, czyli P, tak zwane P, zdecydowanie odpowiada za te dwa teksty, drugi i czwarty, czyli nakaz budowy przybytku i budowa przybytku, bo to jest jego temat. Autor kapłański widzi przymierze troszkę właśnie tak, że przymierze to jest po prostu budowa przybytku na pustyni. Na inne rzeczy nie zwraca uwagi. Dla niego nawet nie ma dekalogu. Być może dekalog już był, więc on jakby nie powtarza tekstu o dekalogu. Dla niego jedynym, co jest istotne, jeżeli chodzi o właśnie Synaj, to jest świątynia, to jest budowa przybytku. Później o tym powiemy, bo to są tutaj są takie ważne, ciekawe rzeczy. Natomiast autor niekapłański, źródło niekapłańskie, przepraszam, źródło niekapłańskie. To jest oczywiście, czyli nie P. To jest oczywiście teksty właśnie o zawarciu i zerwaniu przymierza. Czyli te dwie części tak naprawdę pochodzą z dwóch różnych źródeł. Tak? Zawarcie i zerwanie przymierza, czyli też ta część pierwsza i trzecia dotyczą, są autorstwa
są źródła niekapłańskiego, część dotycząca przybytku jest źródła kapłańskiego. I to tak się fajnie właśnie wyraźnie dzieli. I spróbujmy sobie dzisiaj właśnie przejść przez tą pierwszą część, czyli zawarcie przymierza. Księga Wyjścia, rozdziały 19 do 40. Przepraszam, nie 19 do 40, tylko już pierwsza część, tylko 19 do 24. 19 do 24. I tak jak przed chwilą było na tym slajdzie widać, ta część dzieli się na cztery elementy. Jeszcze raz to udostępnię, żeby to było widać. Mianowicie, gdzie tu mam to udostępnienie? Ta część dzieli się na cztery elementy. Te pierwsze cztery elementy to jest dokładnie to. To jest dokładnie to. To jest dokładnie to. Czyli tak, 19 rozdział to jest Teofania Synajska, czyli objawienie. Najpierw oczywiście Pan Bóg musi się objawić, tak? Pokazać się Izraelowi, objawić się, żeby mogło dojść do spotkania, do dialogu, do jakiejś propozycji, a w końcu do zawarcia przymierza. Najpierw Pan Bóg się objawia, to jest ta Teofania Synajska, za chwilę dwa słowa o tym powiem. Później następuje dekalog, czyli Pan Bóg mówi, jakie są jego wymagania. Dekalog to są tak naprawdę, Pan Bóg daje swoje wymagania, jeżeli chodzi o właśnie zawarcie przymierza. Czyli czego będę od was wymagał, jeżeli będziecie chcieli wejść ze mną w przymierze. Później mamy trzecią część, tak zwany starożytny kodeks przymierza, najstarsze prawa związane z Synajem, oprócz dekalogu pewnie. I one również zawierają pewne, tak jakby można powiedzieć, warunki Boga, warunki tego suwerena. Pamiętacie, mówiliśmy o przymierzu, że przymierze to jest tak zwane przymierze suwerena z wasalem, czyli pana z jakimś podbitym ludem. Tutaj mamy wyraźnie do czynienia właśnie z tego typu przymierzem. To nie jest przymierze egalitarne, równościowe, tylko raczej przymierze właśnie suwerena, czyli pana, właśnie jakiegoś wodza, zwycięzcy z podbitym ludem. Jego propozycja jest taka, wymagania Boga są takie. Dekalog, kodeks przymierza. Wcześniej w opisie Teofanii Synajskiej w 19 rozdziale Pan Bóg daje też propozycję, czyli tak zwaną ofertę, czyli tak zwaną jakby obietnicę. Co w zamian? Czyli w ogóle najpierw w ogóle, to jest też ciekawe i to jest nie bez znaczenia. O tym później jeszcze powiem, że najpierw właśnie w 19 rozdziale pojawiają się obietnice. Czyli najpierw co Bóg gwarantuje Izraelowi, co On jemu da, co On jemu ofiaruje, co ma dla niego, jaką ma przygotowaną dla niego plan, jakie ma przygotowane dla niego dary, jakie łaski. A dopiero później mówi ze swojej strony, czego w zamian będzie wymagał. Tak? Dekalog, kodeks przymierza. I kiedy następuje zgoda, kiedy Izrael zgadza się właśnie na te wszystkie warunki, następuje w 24 rozdziale zawarcie przymierza. Zawarcie przymierza, nie? Czyli bardzo logiczna ta część, nie? Pan Bóg się objawia, jako suweren władca składa swoją propozycję, składa też swoje obietnice, w 19 rozdziale to się pojawia. Następnie w 20 rozdziale i dalej składa też swoje warunki, czyli z drugiej strony, prawda, co daje, ale też co chce w zamian. Dekalog i kodeks przymierza, czego będzie oczekiwał od Izraela. I kiedy następuje zgoda obydwu stron, można powiedzieć, kontraktu, obydwu stron przymierza, wówczas dochodzi do jego zawarcia, do jego zawiązania, do podpisania tej uroczystej umowy, bo tak nazwaliśmy przymierze, jako taka uroczysta umowa. No więc to jest właśnie to, to jest właśnie to. Tak, te kilka rozdziałów właśnie dotyczą tematu zawarcia przymierza. I dwa słowa na temat najpierw obietnic. Najpierw dwa słowa na temat obietnic. Otóż 19 rozdział Księgi Wyjścia, tak, jesteśmy w Księga Wyjścia, rozpoczynamy. Pierwszy rozdział to jest 19 w tym opowiadaniu. No i mamy, najpierw się Bóg objawia, to jest wielka Teofania Synajska. Ta teofania stanie się symbolem i można powiedzieć wzorcem dla kolejnych w Biblii opisów teofanii. Teofanii, czyli objawienia się Boga. Tak jak się Bóg objawia na Synaju, te fenomeny, które towarzyszą objawieniu się Boga, one się będą pojawiać też w innych teofaniach, w innych opisach biblijnych opowiadania o teofanii, o objawieniu Boga. Pojawia się dym, pojawia się ogień, pojawia się jakby takie, że przyroda się cała porusza, tak jakby ziemia drży. Tutaj tak mamy, to jest tak właśnie ten opis tej wielkiej teofanii, takiego można powiedzieć bardzo spektakularnego objawienia się Boga, nie? Pojawienia się Boga. No i chociażby taki opis pojawia się, nie wiem czy kojarzycie, piękna scena
to jest chyba 19 czy 20 rozdział Królewskiej, drugiej królewskiej, pierwszej królewskiej, przepraszam, czyli Eliasz na Synaju. Kiedy Bóg się objawia Eliaszowi na Synaju, to jest powiedziane, że najpierw pojawił się właśnie grom czy huk jakiś taki, ale Boga w tym nie było. Później się pojawiło trzęsienie ziemi, ale Boga w tym nie było. Później się pojawił tam ogień i obłok wydobywający się jak z pieca, ale Boga w tym nie było. A dopiero w lekkim powiewie, prawda, w tej szumie łagodnego powiewu, Eliasz ujrzał, jakby doświadczył obecności Boga. Do czego autor Księgi Królewskiej nawiązuje, mówiąc, że najpierw się pojawił właśnie wielki huk, czy tam, już nie pamiętam, ale właśnie ten trzęsienie ziemi, ten dym wydobywający się z pieca, ten dym i ogień, prawda, te fenomeny natury. To jest oczywiście nawiązanie do tego, do teofanii synajskiej. Tam mamy pokazane, że właśnie tam mamy pewną też polemikę z tym obrazem Boga objawiającego się w taki potężny sposób, w taki spektakularny, w taki, prawda, że aż cała ziemia drży, jak się Pan Bóg objawia. Tam mamy pewną polemikę, bo tam jest dosłownie powiedziane, że Bóg się objawia w głosie ciszy. To jest oksymoron. Tam w hebrajskim języku pojawia się oksymoron, czyli sprzeczność. Tak jakbym powiedział sucha woda. Bez sensu, nie? Sucha woda. To jest oksymoron. Tak samo tam się pojawia głos ciszy. Bóg się objawia tak jakby w głosie ciszy. Coś niesamowitego, oksymoron. Czyli pokazana niesamowita tajemnica, ale zupełnie taki jakby nowy sposób, polemiczny sposób objawiania się Boga. Ale to jest jakby inny temat. W każdym razie tutaj się Bóg objawia w takich właśnie bardzo zewnętrznych, spektakularnych fenomenach. I pierwsze co, to właśnie składa Izraelowi obietnicę. I to jest, słuchajcie, bardzo ważny moment, bo ja później o tym jeszcze będę mówił to samo w dekalogu, że kiedy Bóg się objawia człowiekowi i taka jest i zarówno to moralność, to etyka Starego Testamentu, dokładnie taka sama etyka jest Nowego Testamentu. To jest zasadnicza, podstawowa, fundamentalna zasada etyki biblijnej. A ta zasada brzmi, że zanim w ogóle pojawi się jakieś wymaganie moralne, jakieś przykazanie, jakiś aspekt etyczny, jakiegoś nakazu, którego my musimy, który człowiek powinien wypełniać, to zupełnie to jest drugorzędna sprawa w religii i w Biblii. Pierwszorzędną sprawą jest przyjęcie zbawczej interwencji Boga. Pierwszy jest Bóg, który coś daje, a nie który coś zakazuje. To jest, słuchajcie, tak ważne, że, bo nie zdajecie sobie nawet sprawy, jak to jest ważne, bo my cały czas tkwimy w takiej mentalności trochę niewolników, kiedy my cały czas patrzymy, czy ja powinienem w piątek, czy dzisiaj jest piątek, czy piątek 31, prawda, grudnia, to jest Sylwester, czy trzeba pościć, czy nie trzeba pościć. My religię sprowadziliśmy i ciągle sprowadzamy do jakichś po prostu wymagań moralnych. A czy ja muszę mieć seks przed małżeństwem, czy nie mogę mieć seksu, a czy mogę mieć to, a czy nie mogę mieć tamto. Jak dzisiaj ludzie dyskutują o chrześcijaństwie, to dyskutują o dylematach etycznych. Co wolno, a czego nie wolno w chrześcijaństwie. To jest po prostu absurd. To jest postawienie wszystkiego na głowie. To jest po prostu, można powiedzieć, karykatura w ogóle religii objawionej. Karykatura. Jeżeli my zaczynamy dyskutować o wierze, o religijności, i zaczynamy od, i w ogóle jakby głównym tematem, bo tak się to dzieje, ja to widzę na Facebooku, widzę to jak w pytaniach, które dostaję, czy w ogóle o czym ludzie dyskutują, no to właśnie takim, no to co wolno, a co nie wolno, tak? A czy w niedzielę jak pójdę do kościoła, czy nie mogę pójść, czy mogę pójść do kościoła, czy nie wolno, czy to będzie grzech śmiertelny, a co to znaczy grzech śmiertelny? My religię postrzegamy karykaturalnie, zbyt mocno jako po prostu jakiś zestaw, jakiś po prostu zadań do wykonania albo przykazań do spełnienia, co jest absurdem, co jest po prostu karykaturą religii. I to dlaczego? Dlatego na to zwracam uwagę, bo to, co tutaj, o czym teraz mówię, to jest jakby istota w ogóle, czym jest moralność w religii objawionej, czym jest moralność w Biblii, czym jest etyka w chrześcijaństwie. Zawsze drugorzędna, zawsze wtórna, zawsze z tyłu. Pierwsze jest zbawcza interwencja Boga. Pierwszy jest Bóg, który działa. Pierwszy jest Bóg, który daje. I Bóg daje wszystko. Tak naprawdę odpowiedzią człowieka dopiero na dar Boga, dopiero przyjęcie tego daru jest związane z tym, że za tym idzie jakaś nasza, można powiedzieć, wdzięczność wobec Boga, która wyraża się chociażby w pełnieniu przykazań. Ale to jest forma
jakiejś odpowiedzi, jakiejś wdzięczności, a nie nakazów, które my musimy przestrzegać w religii. Tak? Więc no, to jest, powiem wam, duża rzecz. Duża rzecz, bo okazuje się, że ciągle tej lekcji mamy nieprzerobioną. Że my religię traktujemy ciągle jako właśnie, że my sobie na zbawienie zasługujemy, że to trzeba wypełniać przykazania, trzeba być grzecznym, trzeba, prawda, chodzić do kościoła, trzeba, prawda, mieć moralność, zwłaszcza seksualną, opanowaną, bo tutaj wiele się o tym mówi, tak, no to tutaj, prawda, mówi się nawet, że kościół ma jakąś fobię na punkcie właśnie tych zakazów związanych z życiem człowieka seksualnym i tak dalej, nie? A skąd to wszystko, skąd taki obraz wynika? Właśnie z tego, że bez przerwy te dyskusje są, a one jakby odwracają do góry nogami tą hierarchię, która jest hierarchią biblijną, jeżeli chodzi o w ogóle o postępowanie. W Biblii najważniejsze jest to, że Bóg jak przychodzi do Izraela, jak przychodzi na Synaj, to pierwsze co robi, to mówi Izraelowi, co on dla niego już uczynił i co on dla niego jeszcze uczyni. Po pierwsze Bóg, to samo będzie w Dekalogu. Zobaczcie, że Dekalog nie rozpoczyna się od nakazów. Nie wolno ci tego, nie rób tego, nie wolno ci tego, rób to, nie rób tego. Nie. Pierwsze, jak się zaczyna Dekalog? Kto mi podpowie, jak się zaczyna Dekalog? Dekalog nie zaczyna się od pierwszego przykazania. Od czego się zaczyna Dekalog? Kto mi podpowie? Od tak zwanej preambuły. Tak? Jak to brzmi? Kto by podpowiedział? No to tam od tego, jam jest Pan Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli, tam pierwsze i tak dalej. Tak. I teraz pytanie, dlaczego my to powtarzamy? Po co my, skoro Dekalog to jest 10 przykazań, to po co my na początku mówimy taką dziwną formułkę? Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Otóż mówimy to i może nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, więc warto sobie to przypomnieć. Mówimy to właśnie dlatego, żeby uświadomić sobie, że jak Pan Bóg przychodzi do człowieka, to nie po to, żeby mu coś zabrać i nie po to, żeby mu coś nakazać i nie po to, żeby go ograniczyć, tylko po to, żeby go obdarować. Więc pierwsze, co my mówimy w Dekalogu, to nie to, że Pan Bóg nam czegoś zakazał, tylko że Pan Bóg dał nam wszystko. Jam jest Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Ten akt wyzwolenia z Egiptu, wyprowadzenia, to jest oczywiście symboliczny akt zbawienia. To jest w Biblii, to jest figura, zapowiedź, typ aktu wybawienia. To jest jakby, można powiedzieć, prefiguracja, czy można powiedzieć, taki wzorcowy akt działania Boga dla człowieka. Wyprowadzenie z niewoli egipskiej, czyli uratowanie, zbawienie, wyzwolenie człowieka z największej opresji. Danie mu największej możliwej pomocy. I dlatego właśnie z Dekalogu zaczynam od tej formuły, żeby sobie przypomnieć, że jak Bóg przychodzi do człowieka, to przychodzi, aby mu coś dać, a nie aby mu coś zabrać. Tak? I jakby to jest takie kluczowe, to jest takie ważne. Dlatego to samo mówię tutaj. Otwieramy 19 rozdział Przymierza, gdzie będzie dużo przykazań. Teora, jak mówimy, to są prawa. Bóg będzie nadawał prawa, przykazania, zakazy, nakazy i tak dalej. A dlatego się zapomina czasem o tym, że pierwsze, co mówi Bóg, to nie mówi, co ja od ciebie wymagam, tylko mówi do Izraela tak. Będziecie moją szczególną, jeżeli wejdziecie ze mną w przymierze i będziecie strzec pilnie tego mojego głosu, będziecie moją szczególną własnością. Pojawiają się trzy obietnice. Szczególna własność, czyli am segulach. Co tu jest jeszcze? Będziecie królewskim kapłaństwem, czyli mamlechet kohanim. Królestwem kapłanów dosłownie. I ludem świętym, goi kadosz. Ludem świętym. Więc Pan Bóg, słuchajcie, to są wielkie obietnice. Ja chyba nie mam teraz czasu na to, żeby je omawiać, co to w ogóle znaczy każde z tych pojęć, ale to są ogromne obietnice. Słuchajcie, to są wielkie rzeczy, co tutaj Bóg mówi do Izraela. Jeżeli będziecie pilnie słuchać mojego głosu, uczynię was szczególnie. To są obietnice, które można powiedzieć, no są tak wielkie, że nawet święty Paweł nie będzie śmiał powiedzieć czegokolwiek przeciwko Izraelowi. Nawet mówiąc o tym, że prawo nie zbawia, tylko Chrystus, to powie w końcu, tak, w liście do Rzymian, że nie łudźcie się co do tego, Izrael będzie zbawiony. Izrael będzie zbawiony. Dlaczego święty Paweł aż tak jest przekonany o tym, że Izrael jest ludem wybranym? Bo jakby obietnice, które tutaj padają, są, jak przestudiowalibyśmy teologię biblijną, teologię tych obietnic. To ciekawe, bo akurat nikt na ten temat jeszcze nie pisał jakiejś pracy magisterskiej dobrej czy doktorskiej, a przydałoby się, bo te obietnice idą bardzo daleko. Te obietnice idą bardzo daleko. Te obietnice
jakby mówią bardzo wiele w ogóle o tym, w ogóle czym to samo święty Paweł będzie powtarzał, święty Piotr, przepraszam, w liście, tak? Wy jesteście mi królewskim kapłaństwem i tak dalej, to o chrześcijanach o tym powie. To są obietnice, które jakby nic nie tracą na swojej wartości, ważności. One dotyczą Izraela, dotyczą nowego Izraela, Kościoła. Wielkie rzeczy. Szczególna własność Boga, królestwo kapłanów. Może tylko na ten temat królestwa kapłanów, bo to jest taka dziwna, czasem ludzie nie rozumieją, błędnie to interpretują. Królestwo kapłanów wcale nie oznacza, że Izrael będzie kapłanem, w takim dosłownym sensie, bo tylko jedno pokolenie w Izraelu jest kapłańskie, czyli pokolenie Lewiego, a z pokolenia Lewiego tylko Aaronici są kapłanami, nawet nie wszyscy Lewici. Większość Lewitów w ogóle nie ma związku ze służbą świątynną. Tylko pokolenie Aarona jest kapłańskim. Więc to, że Izrael cały będzie królestwem kapłanów, tutaj chodzi o pewne pośrednictwo między Bogiem a światem. Wiecie, że kapłan to jest po łacinie, to się też mówi pontifex, budujący mosty. Pontifex, o kapłanie mówi się, że to jest pośrednik między Bogiem a ludem. Kapłan jako budujący mosty, jako pośrednik. Izrael, będąc królewskim kapłaństwem, czy nawet dosłownie królestwem kapłanów, bo tak tu jest, mam lechet kochanim, królestwem kapłanów, oznacza, że będzie, to dopiero Greka w Nowym Testamencie właśnie, cytując to, odwrotnie to zacytowała, czyli nie królestwem kapłanów, tylko królewskim kapłaństwem. W greckim tekście dopiero pojawia się ta delikatna zmiana. Oznacza to, że Izrael będzie pośrednikiem pomiędzy Bogiem a światem. Czyli Bóg, objawiając się w Izraelu, buduje sobie pewną kolebkę, ale nie tylko dlatego, że on nie dlatego wybrał Izraela, bo go bardziej kocha, albo on jest bardziej wybrany, albo jest lepszy. Bóg buduje sobie w tym narodzie kolebkę, żeby objawić się całemu światu. To jest w dużym uproszczeniu, ale to jest właśnie formuła zawarta w tym Mamlechet Kohanim, królestwem kapłanów. Izrael stanie się wobec świata tym, czym kapłan jest wobec ludu. Stanie się tym pośrednikiem, tak? Pośrednikiem objawienia Boga. Czy no, jakby takiego łaski Boga, można też powiedzieć. I tak dalej. Więc Bóg, który przychodzi do Izraela na Synaju, składa mu wielkie obietnice. To są daleko idące, ogromne, ogromne, ogromne obietnice. I teraz Izrael przyjmuje to i Pan Bóg wtedy mówi, w takim razie twoją odpowiedzią właśnie Izraelu będzie dekalog. I pojawia się dekalog. Tak? Dekalog. Czyli 10 przykazań. Pierwsze, co Pan Bóg, to jest w ogóle wyjątkowość dekalogu na tle innych praw biblijnych jest tutaj podkreślona na kilka sposobów. Wyjątkowość dekalogu, bo słuchajcie, pierwsze pytanie mogę zadać takie, no dlaczego my dzisiaj wyróżniamy dekalog? Przecież w pięcioksięgu mamy całą masę różnych zbiorów prawnych, takich małych kodeksików. Dekalog jest małym kodeksem. Kodeks oznacza zbiór praw, tak? No to dekalog to jest taki mały kodeksik, taki mały kodeks prawny, czy etyczny. Chociaż on pełni ważniejszą rolę, niż to nie jest tylko kodeks etyczny, bo na przykład pierwsze przykazania nie mają charakteru etycznego, mają bardziej charakter dogmatyczny. Bo czci nie wzywaj Pana Boga, imienia Pana Boga swego nadarem, no to nie jest przykazanie etyczne. Żaden etyk filozoficzny nie powie wam, że wzywanie imienia jakiegoś Boga ma aspekt etyczny czy moralny. To jest, dekalog wykracza poza etykę. My często zbyt upraszczamy i błędnie też sprowadzamy dekalog do etyki, do zasad zachowania, do jakiejś pierwotnej moralności. Dekalog to jest dużo więcej niż moralność. Dekalog to jest, można powiedzieć, konstytucja. Dekalog to jest jakaś pierwsza konstytucja biblijnego ludu Izraela. To jest pierwsza konstytucja. To jest jakby taki fundament praw, ale też fundament, który też świadczy o jego tożsamości. Wiecie, że konstytucja to nie jest tylko zbiór praw, to jest jakiś taki wyznacznik tożsamości danego ludu. W konstytucji, zwłaszcza w preambule, powołuje się na wartości danego narodu, na jakąś, można powiedzieć, na jakieś, prawda, historię, na jakieś najważniejsze aspekty. Konstytucja to jest taki, można powiedzieć, też jakby taki zrąb tożsamości danego ludu. Tak? Więc dekalog jest czymś więcej niż jakimś protomoralnością, protokodeksem etycznym. Jest jakimś fundamentem takim konstytucyjnym dla narodu. I teraz, tak jak powiedziałem, dekalog wyróżnia się na tle tych wielu innych kodeksów pięcioksięgu, czy tych wielu innych praw, wyróżnia się kilkoma rzeczami. Pokażę, dlaczego się wyróżnia i dlaczego my też dzisiaj wyróżniamy dekalog. Otóż po pierwsze, to jest jedyny kodeks prawny,
który w Pięcioksięgu, który ma swoją własną nazwę. Nazwa. Jedyny kodeks, który ma swoją własną nazwę. Inne kodeksy pojawiają się, ale nie mają swojej. To, że coś nazwałem kodeksem przymierza, albo kodeks kapłański, albo kodeks świętości, albo kodeks deuteronomiczny, to są nazwy nadane przez biblistów, tak? Przez badaczy. One nie pojawiają się w Pięcioksięgu. Natomiast ten zbiór prawny ma swoją nazwę. Ta nazwa brzmi Aseret HaDevarim. Aseret HaDevarim, czyli dosłownie 10 słów, 10 spraw, 10 przykazań, 10 zdań. Bo dawar wcale nie oznacza tylko słowa. Dawar oznacza dużo więcej. 10 słów. No i stąd mamy kalka na grekę, tak? Z tego Aseret HaDevarim, kalka na grekę to jest dekalogos, tak? Deka, logos. No i stąd mamy naszą nazwę, tak? Już wiemy. Skąd mamy nazwę dekalog? To jest po prostu kalka językowa z języka hebrajskiego nazwy tego kodeksu, która się pojawia w Biblii. Ten kodeks ma swoją nazwę, właśnie 10 słów. Dlaczego akurat 10? To jest oczywiste. Dziesiątka jest tu liczbą mnemotechniczną. Mnemotechnika tu decyduje. Czyli zapamiętywanie. Łatwiejsze zapamiętywanie, jakieś takie zgrabne ujęcie czegoś w pewną całość. Mamy 10 palców u rąk, więc to najprościej zapamiętać, 10 przykazań. A problem jest jaki? Że jak policzymy sobie wszystkie zdania w 20 rozdziale Księgi Wyjścia, czyli bo dekalog to już jest księga Teofania, to był rozdział 19, a dekalog to jest Księga Wyjścia, rozdział 20. Kiedy policzymy sobie w dekalogu wszystkie zdania nakazu i zakazu, to będzie ich przynajmniej kilkanaście, łącznie chyba 17, z tego co pamiętam. Także nijak to nie daje nam dziesiątki. Nijak te przykazania nie dają nam dziesiątki. To, że my mamy 10 przykazań, zobaczcie, jakie my robimy kombinacje, żeby wyszła dziesiątka. Na przykład my pomijamy drugie przykazanie, które w judaizmie jest jako osobne, czyli nie będziesz czcił żadnego obrazu, żadnej rzeźby. A z kolei, żeby nam wyszła dziesiątka, to ostatnie jedno zdanie, żeśmy rozbili na dwa. Dziewiąte, pamiętaj, nie pożądaj żony bliźniego swego, dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. No absurd robimy trochę, bo jedno zdanie, co jest wyraźnie jednym przykazaniem, myśmy podzielili w katolicyzmie na dwa przykazania. Nie pożądaj żony bliźniego swego, dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. No, a tak robimy, żeby była dziesiątka, żeby wyszło nam 10, tak? Bo żeśmy drugie pominęli, no to żeśmy musieli rozbić jedno zdanie na dwa, jedno przykazanie na dwa. Więc jakby kombinacji jest wiele, żeby do tej dziesiątki dojść, jak każda denominacja ma inny, prawie że inny system. Inaczej trochę to liczą Żydzi, inaczej trochę to liczą adwentyści, inaczej trochę liczą gdzieś w protestantyzmie, my jeszcze trochę inaczej, no bo właśnie jakby trochę nam nie pasowało to drugie przykazanie o czci obrazów, więc żeby tam nie wchodzić w niepotrzebne dylematy, tośmy je po prostu pominęli. Oczywiście to jest, ja tak mówię troszeczkę zaczepnie, ale żebyście pamiętali, że bo to jest ważny temat w ogóle. Czy my przestrzegamy dekalogu jako chrześcijanie? My, tak jak pan Michał wspomniał, recytujemy dekalog, prawda, preambułę, 10 przykazań, dawniej to się mówiło jako pacierz, element pacierza, uczono dzieci, prawda, 10 przykazań bożych, trzeba powiedzieć, było na katechezie, na religii, prawda, wymieniać, dzieci na pamięć się uczyły, mówiło się te przykazania, wszystko to pięknie mówimy, ale gdybyśmy tak poważnie zapytali siebie i zapytali każdego oryginalnego czytelnika Biblii, czyli Żyda, czy my jako chrześcijanie katolicy przestrzegamy przykazań, to Żyd powiedziałby, że nie przestrzegamy. I miałby trochę rację. I miałby trochę rację, bo w chrześcijaństwie czy w katolicyzmie nie przestrzegamy przynajmniej dwóch przykazań. Przynajmniej dwóch. Pierwsze to jest przykazanie dotyczące szabatu. Szabat. Zachoret yom ha-szabat le-kaddesho. Tam jest wyraźnie. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. I w Biblii wyraźnie mówi, co to znaczy święcić dzień szabatu. Jakie są z tym związane praktyki. My tego nic nie robimy. Więc jakby to jest pierwsza rzecz, a druga oczywista to jest właśnie cześć obrazów, czyli drugie przykazanie obrazy, rzeźby. Nie będziesz czcił żadnej rzeźby, żadnego obrazu. Więc nie będziesz czynił w ogóle, nie tylko czcił, nie będziesz czynił żadnej rzeźby, żadnego obrazu. My mamy kościoły, w których jest pełno obrazów, pełno rzeźb i wszystkiego. Więc jakby i tak dalej, jakbyśmy przeszli przez każde przykazanie, to się nagle by okazało, przez taką oryginalną egzegezę, to by się nagle mogło okazać, że my nie do końca wypełniamy wszystkie przykazania tak, jak one są rozumiane w Starym Testamencie. Ale do czego zmierzam? Bo to ja, tak jak mówię, to jest troszkę zaczepka. Ale zmierzam do najważniejszej rzeczy,
która mi uświadomiła, kiedyś sobie sam ją uświadomiłem i się z tym z wami podzielę. I wydaje mi się, że to jest ważne dla nas chrześcijan, też dla naszej tożsamości, taka rzecz. Mianowicie to, co teraz powiedziałem, jest rzeczywiście, to trudno z tym polemizować, że tak jest. My rzeczywiście nie przestrzegamy tych dwóch przykazań w dekalogu. Ale nie wolno zapomnieć, że my, jako chrześcijanie, przestrzegamy przykazań w taki sposób i w takiej randze, w takiej mierze i jakby w takiej metodzie, jak nas nauczył Jezus przestrzegać przykazania. My przestrzegamy przykazania przez pryzmat osoby i w misji i wydarzenia Jezusa Chrystusa. Tak jak, czyli my nie jesteśmy Żydami. Stary Testament jest przez nas czytany w perspektywie i jest jakby poprzez pryzmat osoby Jezusa. My przestrzegamy przykazań tak, jak Jezus nas nauczył przestrzegać. Jakby poprzez Jego osobę, poprzez pryzmat osoby Jezusa, tak? Jakby tego nie wolno zapomnieć. Jak się uczy dzieci przykazań Bożych, to tak trochę uczy się to tak mechanicznie, prawda? Powtarzajcie, idźcie, a człowiek się bardziej zastanowi i starsze w szkole średniej, już w liceum, na pewno takie pytanie. Jeszcze w podstawówce dzieci grzecznie powtórzą przykazania. Jak będziecie katechetami, jeżeli będziecie, no to powtórzą grzecznie i wszystko będzie dobrze, ale w szkole średniej już wam nikt nie przepuści i od razu młodzież zapyta, co to za bzdury, bo przecież my nie przestrzegamy przykazania o czci obrazów, o w ogóle czynieniu obrazów, tak? No i tutaj trochę mam, trochę i tak samo protestantyzm. Protestantyzm bardzo mocno zarzuca katolikom, że myśmy, no, że nie przestrzegamy tego przykazania, tak? O czynieniu sobie obrazu, rzeźb i tak dalej. To jest tak zwane, to jest drugie przykazanie w dekalogu, tak? Myśmy jakby połączyli je z pierwszym i troszkę je pominęli, tak żeby go czasem nie wymawiać, bo żeby nie było problemu, żeby nie było jakichś niepotrzebnych dyskusji, to żeśmy troszkę je tak, że tak powiem, no, w kąt zepchnęli. Ale to jest normalne, drugie przykazanie, nie, prawda? Po przykazaniu nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, pojawia się, nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu, tego, co jest na niebie i tak dalej. Więc to takie zarzut spotkacie bardzo często, ale można na niego bardzo różnie odpowiadać. Słuchajcie, można wejść w całą historię ikonoklazmu, bo przecież mamy ten tak zwanych tych zwolenników czynienia obrazu, przeciwników, czy to jest dyskusja, która obiła się o sobory, dotyczyła pierwszych wieków chrześcijaństwa, tak zwany ikonoklazm, tak? To można sobie na ten temat, to można na ten temat można mówić no godzinę i na ten zarzut można odpowiadać ogromnie różnymi argumentami, ale chyba nie wolno zapomnieć o najważniejszym argumencie, czy takim pierwszym, czy takim fundamentem, jakim jest to, że my jako chrześcijanie przestrzegamy przykazań poprzez pryzmat osoby Jezusa, tak jak Jezus nas nauczył go przestrzegać, tak? I jeżeli my czytamy w liście świętego Pawła, że On jest obrazem Boga niewidzialnego, Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, to wszystko się zmienia. Chrystus, na przykład ta część obrazów, jeżeli Bóg stał się człowiekiem, przybrał ludzkie ciało, stał się obrazem Boga, można powiedzieć fizycznym, widzialnym, to co mówi święty Paweł, On stał się obrazem Boga niewidzialnego, to dla nas zupełnie daje nową perspektywę, tak? Zupełnie inaczej każe nam odczytać Boże. Oczywiście Żydzi się z nami nie zgodzą, bo oni nie uznają Nowego Testamentu. Więc oni będą tkwili i oni będą, jeżeli chodzi o egzegezę Starego Testamentu, to oni będą bliżsi temu, jak powinno się przestrzegać dekalog. To Żydzi tutaj będą bliżsi, ale my przestrzegamy dekalog tak, jak Jezus nas nauczył przestrzegać, czy poprzez pryzmat. My czytamy Stary Testament chrystologicznie. Tak? Czytamy Stary Testament chrystologicznie. I jakby dla nas nie istnieje sam Stary Testament jako pismo. Dla nas istnieje Stary i Nowy Testament i jakby nie wolno ich rozdzielić. Dla nas chrześcijan nie wolno ich rozdzielić, tak? Dla chrześcijan. Tej lektury. Więc tutaj jest jakby, w ogóle dekalog to jest dużo bardzo ciekawych tematów. Właśnie to, co mówiłem. Czy to jest etyka, czy to jest konstytucja, czy te przykazania w ogóle... W ogóle gdybym miał, oczywiście nie mam na to czasu, ale gdybyśmy zrobili sobie egzegezę każdego z przykazań, to gwarantuję wam, że byłyby dla was rzeczy nowe, które my przykazania znamy od dziecka i tak jak mówię, uczono na religii recytować przykazania. Natomiast gdybyśmy sobie zrobili egzegezę każdego z przykazań, to gwarantuję wam, żebyście zobaczyli rzeczy, których w ogóle nie mieliśmy pojęcia. Na przykład, że przykazanie nie... Po pierwsze w ogóle, że przykazania dotyczą bardzo poważnych przestępstw, a nie jakieś takie, na przykład tutaj mówimy, nie będziesz mówił kłamstwa, czyli my to na przykład mówimy, że jak ktoś tam powie, na przykład, nie wiem, że był
na jakiejś wycieczce i że powiedział, na przykład, nie wiem, pokoloryzował, na przykład, żeby wypaść lepiej w towarzystwie, to powiedział, że był na tej wycieczce 2 tygodnie zamiast tego, że był 10 dni. I ktoś mówi, no już jest kłamstwo, to jest złamanie przekazania dekalogu. Otóż w Biblii jest powiedziane wyraźnie, że to przykazanie dotyczy zeznawania w sądzie. A więc w sądzie niepowiedzenie prawdy, czyli w bardzo poważnych konsekwencjach, jeżeli takie coś zrobi, to wtedy jest złamanie przekazania. To wtedy jest, bo pamiętajcie, że dekalog to nie są jakieś takie drobne rzeczy. Dekalog mówi o najważniejszych i bardzo podstawowych, takich bardzo ciężkich przewinieniach, bo pamiętajcie, że co jest w Biblii ważne? Każde złamanie przykazania, znaczy złamanie każdego przykazania, któregokolwiek przykazania z dekalogu, równa się złamanie przymierza. Zerwanie przymierza. A więc konsekwencja jest bardzo poważna, w związku z tym te przykazania też są bardzo poważne, one dotyczą bardzo poważnych wykroczeń. Także, że z jednej strony nie powinniśmy ich przerzucać na różne błahe rzeczy, na przykład przykazanie, tu jest powiedziane, nie będziesz kradł. Czyli jak ja na przykład pojadę bez biletu autobusem, co jest niezapłaceniem za przejazd, czyli kradzieżą. Czy ja złamałem przykazanie dekalogu? Czy ja mam grzech śmiertelny? Czy ja idę do piekła? Bo w chrześcijaństwie też to mamy. Grzech śmiertelny to jest do piekła, tak? Więc jakby, czy kradzie właśnie jazda bez biletu? Otóż nie będziesz kradł, to jest loganaf, tam jest po hebrajsku, pojawia się loganaf. Pierwotnie czasownik ganaf oznacza porywać ludzi. Kraść ludzi. Porywanie kobiet. Na przykład w starożytności, na przykład plemiona starożytne beduińskie porywały niewiasty. No to jest trochę poważniejsze niż jazda bez biletu, nie? Więc jakby chodzi o to, że przykazanie, żeby uświadomić sobie jakby dwa aspekty, jeżeli chodzi o dekalog. Po pierwsze, że oryginalnie dotyczył on naprawdę ciężkich przewinień, naprawdę wielkich zbrodni i takich bardzo, no, zabijanie, cudzołóstwo, właśnie fałszywe zeznawanie w sądzie, co mogło doprowadzić kogoś do śmierci, jeżeli ktoś fałszywie zeznawał, bo tak było, tak mogło się zdarzyć jak najbardziej, właśnie porywanie ludzi, bałwochwalstwo, takie bardzo ciężkie przewinienia. I to faktycznie skutkowało, to co jest powiedziane, jakby dekalog nie ma żadnych, na przykład w prawie często pojawia się coś takiego. Kto zrobi coś tam, to ma taką i taką karę. Otóż w dekalogu nie pojawia się żadna kara. Żadna kara. Nie ma coś takiego, że na przykład nie będziesz czcił ojca i matkę swoją, bo jak nie będziesz tego robił, to na przykład dostaniesz 10 batów. Albo na przykład wygnają cię ze społeczności. Dekalog nie ma żadnych sankcji. O to mi chodzi. Nie ma sankcji. Dlaczego? Bo sankcja tutaj jest bardzo zasadnicza. Sankcja jest bardzo konkretna. Złamanie któregokolwiek przykazania dekalogu to jest złamanie przymierza. To jest zerwanie przymierza. Więc tutaj sankcja jest jedna i jest bardzo, bardzo mocna, bardzo radykalna. Dlatego przykazania nie mogą dotyczyć błahych rzeczy. Żebyśmy też nie czynili z religii, żebyśmy też nie byli, to się nazywa czasem takie skrupulanstwo w religii, czyli takie właśnie, takie jakby przesadzanie z na przykład takim właśnie, takie, prawda, że my ze wszystkiego czynimy po prostu diabła takiego wielkiego, że czynimy na przykład z małej rzeczy, czynimy wielkie rzeczy. Oczywiście, dekalog nas zachęca do sublimowania sumienia, do tego, żeby nie jeździć bez biletu, bo to jest kradzież, bo to jest jakaś forma, no, oszustwa czy czegoś i tak dalej. To jakby trzeba sobie sumienie wydoskonalać, trzeba robić rachunek sumienia, trzeba jakby sublimować sobie właśnie swoje postępowanie. Zdecydowanie trzeba. I trzeba coraz bardziej tak jakby przez spowiedź, przez i tak dalej. Ale jakby nie, jakby żeby też nie wchodzić w takie skrupulanstwo religijne, tak, że coś drobna rzecz, prawda, i od razu ja nie mogę przystąpić do Komunii Świętej, nie mogę, prawda, od razu, nie mogę, jestem potępiony, czy albo w ogóle jakiś grzech śmiertelny i tak dalej, nie? Naprawdę grzech śmiertelny to jest poważna rzecz, to nie jest tak łatwo grzech śmiertelny popełnić, nie? Nie jest tak łatwo, wbrew pozorom. Więc to jest tak, tu jest dużo, dużo tematów, słuchajcie, dużo tematów. Każde z przykazań w ogóle tu jest tematem osobnym, cały dekalog jest tematem. W ogóle powiedziałem dopiero o jednej rzeczy, która wyróżnia dekalog, czyli powiedziałem o nazwie, bo troszkę się rozgadałem o tych różnych aspektach,
ale powiedziałem o nazwie. Co jeszcze wyróżnia Dekalog? Dekalog wyróżnia to, że on się znajduje na samym początku przymierza, na początku zawarcia przymierza, na początku, jako pierwszy zestaw praw. To tu jest wyraźnie hierarchia wstępująca, czyli to, co jest na początku, jest najważniejsze. Dekalog jest na początku. Po drugie, jako jedyny tekst w Biblii jest powiedziane, że został napisany palcem Bożym. Że tak jakby sam Pan Bóg go spisał. Nie? To jest jedyny tekst biblijny, o którym jest bezpośrednio powiedziane, że to Bóg go spisał. Że został napisany na tablicach palcem Bożym. Tak? I tak dalej, i tak dalej. Mamy jeszcze więcej różnych takich aspektów, które pokazują, że Dekalog rzeczywiście jest wyjątkowym prawodawstwem. Wyjątkowym prawodawstwem. I teraz tak, Dekalog ma oczywiście też swoją wewnętrzną hierarchię. Pierwsze przykazanie jest najważniejsze. Mamy oczywiście podział wewnętrzny Dekalogu na aspekt horyzontalny, na aspekt wertykalny, czyli przykazania dotyczące Boga, przykazania dotyczące człowieka. Tak mówi się w katolickim naszym podziale. Pierwsze trzy przykazania to są dotyczące Boga. Od 4 do 10 mówi się dotyczące człowieka, bliźniego, ale to są takie to nie jest sztuczny podział, ten sam podział pojawia się w Ojcze Nasz, nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Pierwsze trzy prośby, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo, bądź woja Twola, to dotyczą tego aspektu wertykalnego do Boga, a kolejne prośby aspektu horyzontalnego, czyli do drugiego człowieka. Więc jakby ten podział jest, ale jakby i on też ma swoją wewnętrzną hierarchię. Pierwsze z tych przykazań jest najważniejsze, nie będziesz miał Bogu cudzych przede mną. Pierwsze z przykazań co do dotyczących człowieka to jest czci ojca swego i matkę swoją. I to jest bardzo ważne. Tu znowu jest duża często pomyłka, bo się mówi dzieciom, prawda, się straszy tym przykazaniem, że czci ojca swego i matkę swoją, zapominając, już kończę, że to przykazanie dotyczy dorosłych ludzi. To nie jest przykazanie o posłuszeństwie. Dobra, słuchajcie, bo już przekroczyłem czas. Na dzisiaj tyle. Na następny raz sobie dokończymy to o przymierzu i przejdziemy do Księgi Kapłańskiej. Dobrze? Dobrze.